Bogusław Wołoszański, człowiek, dziennikarz, legenda, przede wszystkim ten głos, panie Bogusławie. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję. Nasz radiowy kolega, no przecież zadebiutowały sensacje XX wieku w wersji radiowej właśnie u nas w Radiu Z, prawda? I w ogóle się nie zestarzały. Ani trochę. Tak, ja ciągle spotykam ludzi, którzy mówią, że słuchają tych audycji w nocy. Bardzo mnie to dziwi, że tak wiele osób w nocy nie śpi. A wie pan, że jak przesunęliśmy godzinę emisji z trzeciej na drugą, to były protesty? No, spodziewam się, oczywiście. Były protesty zaspanych słuchaczy. Pozdrawiamy serdecznie. Czasy się zmieniają, ale Bogusław Wołoszański ciągle pisze książki o II wojnie światowej. O tym później. A teraz sprawdźmy, czy Bogusław Wołoszański, skoro ciągle zajmuje się przeszłością, czy wie, co się dzieje obecnie. Dowiedzmy się, czy pan wie, jakie dzisiaj mamy święto? Dzisiaj? Tak. Trzeci, czwartek listopada. A jakie? Beaujolais Nouveau. Beaujolais Nouveau. To jest akurat wino, którego bardzo nie lubię. A czy takie wino lubił Hitler? Hitler w ogóle nie pił wina, w ogóle nie pił alkoholu, głównie szoki. Był jaroszem, myślę, że nawet był weganinem. W każdym razie mięsa na pewno. Sporo wyjaśnia. Czy przygotowując, panie Bogusławie, tę najnowszą książkę, dowiedział się pan czegoś, czego pan jeszcze nie wiedział? Oj tak, dlatego że ogromnym zaskoczeniem dla mnie było to, że już wszystko było. Ja sięgnąłem do pamiętników, jednego z 1947 roku, drugiego z 1950 roku, pamiętników zapomnianych całkowicie, a z których wyłania się niesłychanie ciekawy obraz Heinricha Himmlera, człowieka, który zarządzał obozami koncentracyjnymi, człowieka będącego uosobieniem zła. I nagle w tych pamiętnikach zobaczyłem bardzo wyraźne wskazania, że to Himmler chciał zabić Hitlera. Czyli okazało się, że ktoś, kto uchodził za przyjaciela Hitlera, o którym Hitler mówił, mój wierny Heinrich, który kazał SS-manom wszystkim deklamować przysięgam tobie, Adolfie Hitlerze, wierność aż po grób. No, ale on był inteligentniejszy od Hitlera i wiedział, że to, co robi Hitler, prowadzi jego ukochane, Himmlera, ukochane Niemcy do zguby. I ta historia jest opisana w książce Największy wróg Hitlera. Nie dość, że zły Niemiec, to jeszcze zły Niemiec, bo nie kochał Führera i było krok od przejęcia władzy. Właściwie... Ale kochał Niemcy i uważał, że jeżeli usunie się Hitlera, a należy zrobić to jak najszybciej, wówczas on stanie na czele tego państwa jako nowy Führer i poprowadzi Niemcy do świetlanej przyszłości. Aczkolwiek, co mogła oznaczać świetlana przyszłość w jego wykonaniu, trudno się tego spodziewać, trudno to przewidzieć. Żona Martina Bormana kiedyś odwiedziła kochankę Himmlera, Hedwig Potthast, w jej domu w Alpach Bawarskich i pani Hedwig wprowadziła i panią Borman, i ich syna, też Martina, też tak jak ojciec miał to samo imię, wprowadziła do gabinetu Himmlera, nazywanego legowiskiem, gdzie Bormanowie z przerażeniem zobaczyli meble zrobione z ludzkich części. Krzesła miały ludzkie nogi. A pani Hedwig, nie widząc jeszcze ich reakcji, pokazała książkę Mein Kampf oprawioną w ludzką skórę. Taki był Heinrich Himmler. Podczas gdy moi koledzy próbują podejmować z panem dyskusję merytoryczną, prowadzić tę nierówną walkę, ja obserwuję pana i widzę, że pan, mówiąc o Himmlerze i o tych wydarzeniach, bardzo się zapala. Widać ogromną pasję w pana wypowiedzi. Teraz mam pytanie w związku z tym. Ile pan ma swastyk w domu? Broń Boże, żadnej. Nie mam żadnej, a przyznam się, że wynika to z przykrego doświadczenia, kiedy pojechaliśmy na zdjęcia właśnie do Berchtesgaden, gdzie swoją willę miał Hitler. Mhm. Udało mi się odnaleźć resztki tej willi, a ponieważ zbieram kamienie z miejsc ciekawych, do których docieram, takim najciekawszym kamieniem jest oczywiście kamień z Hiroshimy, wziąłem sobie kamień czy kawałek cegły z tych ruin willi Hitlera. I następnego dnia, gdy mieliśmy rozpocząć zdjęcia, lał deszcz, nie mogliśmy pracować. Kolejnego dnia była gęsta mgła, nie mogliśmy pracować. Doszedłem do wniosku, że chyba ten kawałek otoczenia Hitlera przynosi tak strasznego pecha. Wyrzuciłem. Pozbył się pan. Była piękna pogoda. Znaczy, chyba, jak pan wyrzucił, to nie chyba... Nie jestem przesądny. Chyba kamek spadł w Krakowie, bo dzisiaj straszna mgła na balicach. Jeśli będzie kiedyś padało, to znaczy, że pan Bogusław znowu coś znalazł. To długo leciał.